Słów prawdy. Chcę, żebyście, przyjaciele, mogli usłyszeć o tym, jaka jest prawda o potężnym, żywym Bogu. O tym, że Jezus Chrystus realnie żyje. O tym, że On jest Królem Królów i Panem Panów. O tym, że to nie jest religia, że to nie jest żaden system. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, że Jezusa można spotkać osobiście. I to nie jest jakiś dziwaczny pomysł, ale to jest prawo Boże. Bo Bóg powiedział, że tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Bóg powiedział, że musicie się narodzić na nowo, żeby zobaczyć Królestwo Boże. Nie ma takiej opcji, że jesteśmy w jakimś systemie religijnym, że jesteśmy ludźmi, którzy myślą, że będąc w jakiejś tradycji, trafią kiedyś do nieba. Przez tradycję, przez religię, przez systemy nie trafia się do nieba. Do nieba trafia się wtedy, kiedy pozna się osobiście Jezusa. Przyjaciele, ja mam 17 lat, zamordowałem człowieka. Byłem dealerem narkotyków. Handlowałem narkotykami i produkowałem je. Ale kiedy przyszedł moment w moim życiu, kiedy po raz trzeci już siedziałem w więzieniu, upadłem na kolana i oddałem życie Bogu. Kochani, nie ma takiego człowieka, który nie potrzebuje Jezusa. Każdy człowiek potrzebuje Jezusa. Każdy człowiek musi osobiście spotkać się z Bogiem. To, że jesteś częścią jakiegoś zespołu religijnego, takiego czy innego, nie kwalifikuje cię do tego, że jesteś dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym się nie rodzisz. Dzieckiem Bożym się stajesz poprzez wybór Boga jako Ojca. To, że przyszedłeś na ziemię, nie czyni cię jeszcze obywatelem nieba. Przyjdzie taki moment, kiedy każdy człowiek na ziemi stanie przed Bogiem i tam nie będzie rozważań, czy byłeś dobry, czy zły, ponieważ Bóg nie porusza cię w kategoriach dobra czy zła. Bóg porusza cię w kategoriach życia czy śmierci. Przyjacielu, Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię, umarł za moje i twoje grzechy, wstał z martwych. I On, jako jedyny przywódca religijny, pokonał śmierć. Chociaż ja myślę, że chrześcijaństwo to w ogóle nie jest religia. To jest coś, co jest tak naprawdę relacją. To jest coś, co się ciągnie od prawieku. Kiedyś Bóg stworzył niebo i ziemię. Stworzył też ludzi. On stworzył po to, żeby mieli osobistą, głęboką relację. Nie po to, żeby chodzili sobie w niedzielę do kościółka i udawali innych niż są. Przyjacielu, przychodzi czas, kiedy trzeba zdjąć maskę, kiedy trzeba stać się człowiekiem prawdziwym. A prawda jest w Chrystusie. On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem. On nie jest protestantem, On nie jest katolikiem, On nie jest zielonoświątkowcem. On jest potężnym, wielkim Bogiem, Panem Panów i Królem Królów. I dzisiaj ja mówię do ciebie, że to ty musisz podjąć decyzję o tym, czy ty chcesz go spotkać osobiście, a można spotkać Jezusa osobiście. Ja spotkałem Jezusa osobiście. On zmienił moje życie. Wyciągnął mnie z kanału. Trzykrotnie umierałem od narkotyków. Leżałem na ulicach Warszawy sparaliżowany od kokainy. Ale kiedy przyszedłem do Jezusa, moje życie się zmieniło. Przyjacielu, ta decyzja dzisiaj leży po twojej stronie. Nie jesteś ani zbyt grzeszny, ani zbyt porządny, żeby przyjść do Boga. Potrzebujesz Boga i nie potrzebujesz do tego systemu religijnego. Wystarczy, że dzisiaj na swoim łóżku usiądziesz i powiesz: Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Jezus, ja chcę Ciebie poznać. Jezus, ja chcę, żebyś dotknął mojego życia. On wtedy przyjdzie do Twojego życia i zmieni Cię w innego człowieka. To jest prawda Boża. To jest Ewangelia. Nie da się ściemiać ludziom, którzy będą mówili Ci, jak masz żyć. Nie da się ściemiać ludziom. Po prostu spójrz w Boga i powiedz: ja chcę poznać Ciebie osobiście. Po to mnie stworzyłeś. Przyjdź do mojego życia. Przyjacielu, to jest wielka rzecz. Jeżeli ty nie odpowiesz na wołanie Boga, nikt za ciebie tego nie zrobi. Nie zrobi tego za ciebie żaden system kapłański, żaden system klerykalny. Rozumiesz? To jest twoja decyzja. Słowo Boże mówi, że kto uwierzy w sercu swoim, że Jezus stał z martwych i odda mu swoje życie, ustanowi go Panem swojego życia, będzie zbawiony, czyli uratowany. Zobacz, tu nie ma miejsca na pośrednictwo. Jezus Chrystus raz na zawsze został ukrzyżowany za grzechy ludzi. Bóg przebaczył grzechy ludzi, ale to jeszcze nie oznacza, że automatycznie mamy wstęp do nieba. Musimy przyjąć to. Musimy powiedzieć: ja się zgadzam z tym. I musimy podjąć decyzję, że oddajemy mu ster życia, że oddajemy mu panowanie. To jest bardzo fajna rzecz. To jest coś, co może przeżyć każdy człowiek. Przyjacielu, ja chcę, żebyś dzisiaj tutaj został, żebyś posłuchał tego, co mam do powiedzenia. Ja Cię chcę, żebyś wziął swój trud.